Kłania się Państwu Grzegorz Siemiończyk. Zapraszam na kolejny odcinek programu Ring Parkietu. Poprzednią dyskusję w tej formule poświęciliśmy kwestii długu publicznego i najwięcej emocji wzbudził właściwie poboczny wątek, który pojawił się na końcu, dotyczący MMT, czyli nowoczesnej teorii monetarnej. Naturalnie więc w kolejnym ringu pomówimy właśnie o MMT. Niewiele dzisiaj w ekonomii tematów budzących takie poruszenie i tak wiele dyskusji. Z jednej strony to jest teoria, która budzi ogromne nadzieje, bo sugeruje, że wiele z naszych problemów gospodarczych da się rozwiązać w prosty sposób, jeśli tylko zdamy sobie sprawę, że to, co nas od tego powstrzymuje, to są często ograniczenia wyimaginowane. No ale z tego samego powodu ta teoria jest właśnie kontrowersyjna. To znaczy jej przekaz jest tak optymistyczny, że trudno w nią uwierzyć. I do tej pory zwolenników ma wciąż poza głównym nurtem ekonomii. W naszym wirtualnym ringu o MMT porozmawiają dzisiaj dr Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr Arkadiusz Sieroń z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zacznijmy od kwestii definicyjnych. Co to jest MMT? Zwolennicy MMT zarzucają krytykom tej teorii, że ich argumenty świadczą o jakimś głębokim niezrozumieniu tego, czym jest MMT. Oni sobie tworzą jakiegoś chochoła, którego potem obalają. Ale krytycy z kolei nie bez racji twierdzą, że sami zwolennicy MMT nie mogą dojść do porozumienia, co należy do rdzenia tej teorii, co jest tutaj kluczowe. Panie Iwo, proszę o pańską definicję, co to jest MMT? No akurat to jest tak, że oficjalna nazwa, naukowa nazwa nowoczesnej teorii monetarnej to jest neoczartalizm, tak? Tak to funkcjonowało w kręgach akademickich, a nowoczesna teoria monetarna to można powiedzieć jest taka marketingowa nazwa teorii ekonomicznej, także to jest stąd może się wynika właśnie ta niespójność. Natomiast czartalizm to jest teoria wywodząca się od już z początków XX wieku. Oznacza pogląd, że podstawowym pojęciem w teorii pieniądza jest jednostka obrachunkowa, natomiast główną formą tej jednostki obrachunkowej jest nominalny pieniądz ustawowy i to, co wyróżnia, to fakt, że właśnie czartalizm oznacza pieniądz, oznacza papier, jest jak powstało, to był jako to alternatywa dla metalizmu, no i oznacza to, że po prostu państwo jest głównym graczem, tworzy pieniądz i dzięki swoim możliwością po prostu kontroluje jego wykorzystanie, czyli po prostu w stanie zobowiązać każdego do tego, żeby z tego pieniądza korzystał. Tak? Więc to jest taka nazwa, można powiedzieć, że w kręgach akademickich używa się czartalizm, neoczartalizm, a w mediach, w popularnych środkach komunikacji jest to nowoczesna teoria monetarna, tak? W skrócie największym. Niektórzy twórcy tej teorii jeszcze korzystają z takiego sformułowania ekonomia miękkiego pieniądza. Panie Arkadiuszu, czy pan w swoim tekście polemicznym, który pan niedawno opublikował, tak właśnie rozumie MMT? No to znaczy tak, takiego sformułowania tam nie użyłem w tekście, ale rzeczywiście można argumentować, że nowoczesna teoria monetarna stanowi takie alternatywne wyjaśnienie tutaj pewnych mechanizmów gospodarczych, zwłaszcza odnoszących się do tych makroekonomicznych tutaj kwestii związanych z finansowaniem deficytów rządowych poprzez emisję pieniądza, więc rzeczywiście jak spojrzymy sobie z tego punktu widzenia, można tak powiedzieć, że tutaj w pewnym sensie to się sprowadza do monetyzacji długu, tak? Panie Iwo, proszę powiedzieć, na czym miałby polegać w takim układzie nowość, albo na czym miałaby polegać różnica między MMT a innymi nurtami ekonomii, bo przecież wszyscy wiemy, że żyjemy w świecie papierowego pieniądza, pieniądza fiducjarnego. Powiedzmy, że od upadku systemu z Bretton Woods w praktyce nawet wcześniej. Co więc jest takiego nowego w tej teorii? Co w niej budzi kontrowersje, czego nie akceptują inni ekonomiści? Jasne, to przede wszystkim zacznijmy od tego, że polskie tłumaczenie modern monetary theory jest takie troszeczkę, bo modern to nie znaczy po angielsku koniecznie nowoczesna, może być współczesna, tak? Jak dyskutowaliśmy nad polskim wydaniem właśnie wstępu do nowoczesnej teorii monetarnej, to ja proponowałem, byłem zwolennikiem tłumaczenia jako współczesna teoria monetarna, jako bardziej odpowiadająca to, czym ona jest, a nie faktem, że jest ona jakaś szczególnie nowoczesna. No ale
już jakoś tak się wcześniej przyjęło, nie wiadomo jakim sposobem, że to jest tłumaczone jako nowoczesna, dlatego została to nowoczesna teoria, no ale właśnie ona nie jest z sensu stricte nowoczesna, jest bardziej współczesna w tym wymiarze, że to, co się dzieje obecnie, że ona po prostu pokazuje, jak współcześnie funkcjonuje pieniądz, tak? Jak jest kreowany, jaka jest to rola banków komercyjnych, banku centralnego i skarbu państwa, więc w tym sensie ona odpowiada po prostu temu, jak to wygląda obecnie. I to jest ważne, tak? Zwłaszcza w świetle tego, co właśnie sam pan powiedział, że nowoczesna teoria monetarna pokazuje i omawia skutki i warunki obecnego systemu pieniężnego, gdzie kreatorami pieniądza, pieniądz jest długiem kreowanym właśnie przez klientów, przez bank, na potrzeby klientów przez banki, tak? Że tutaj popyt kreuje pieniądz. Natomiast nie jest to wcale takie oczywiste, bo jak się poczyta literaturę na przykład dotyczącą, czy też blogi, czy też social media dotyczące bitcoinów, no to wcale nie jest takie oczywiste, tak? Że tak, a nie inaczej wygląda kreacja pieniądza. No, są też oczywiście zwolennicy powrotu do pieniądza metalicznego, tak, też jest złoto. Zawsze się mówi tutaj w przypadku jakichś kryzysów, że złoto, złoto. Kwestie właśnie drukowania pieniędzy, to jest też ciągle się pojawia, tak? Cała dyskusja właśnie się obraca po długu na temat tego, że to jest drukowanie pieniądza, a drukowanie pieniądza też jest związane właśnie z takim postrzeganiem pieniądza takim monetarnym, tak? Więc wbrew pozorom mi się wydaje, że społecznie to nie jest takie oczywiste, że pieniądz jest kreowany przez banki jako dług, tak? To jest raczej mało popularna wiedza. No i też mi się wydaje, że w związku z tym jest to taki zaleta nowoczesnej teorii monetarnej i tej jego tak zdobywanie popularności właśnie, bo ona pokazuje i się skupia na tej kreacji pieniądza, a to ma związek z tym, co się dzieje teraz z kryzysem z 2008 roku. To jest ciekawe, bo rzeczywiście sformułowanie drukowanie pieniądza budzi kontrowersję, ale w praktyce jest jeszcze gorzej. Pieniądz nawet nie jest drukowany. Większość pieniądza nie jest w formie papieru. Po prostu pieniądz się bierze właściwie ex nihilo, powstaje w drodze tworzenia kredytu. Czy pan, panie Arkadiuszu, się z tym zgadza? Z takim genezą? Tak, jak najbardziej. To nawet banki centralne to potwierdzają, tak, że pieniądz jest tworzony w wyniku ekspansji kredytowej. Był kilka lat temu taki artykuł Banku Anglii, który jasno pokazywał, że pieniądz jest tworzony w wyniku działalności banków komercyjnych, więc tutaj jest oczywiście zgoda i też jest zgoda tutaj z tym, że cieszę się, że mój przedmówca sam zauważył, że nowoczesna teoria monetarna nie jest właściwie w żaden sposób nowoczesna, bo to są pewne stare oczywistości, takie jak to, że państwo może tworzyć pieniądz, czy to tak jak jest to współcześnie, czy to, że państwo nie może bankrutować tak jak w ten sam sposób, jak bankrutują prywatne firmy, więc to oczywiście to nie jest żadne przełomowe stwierdzenie, tak, więc to jakby w każdym nawet podręczniku ekonomii jest rozdział, czy są informacje na temat kreacji pieniądza, na temat tego, że państwo współcześnie odpowiada za podaż pieniądza, więc to jest moim zdaniem to jest nowoczesna teoria monetarna, to jest takie połączenie pewnych starych oczywistości a to, co nowoczesne w niej, to jest fundamentalnie błędne, ale to pewnie do tego przejdziemy, więc pewnie ta popularność, ona się nie bierze z tego, że jest to tak dogłębnie przemyślana teoria, tylko raczej to jest taka atrakcyjna, też jak tu na początku zauważyliśmy, taka atrakcyjna teoria na kiepskie czasy, która oferuje magiczne rozwiązanie problemów, wszelkich problemów nas trapiących. No właśnie, do tych rozwiązań za chwilę wrócimy, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy ja dobrze rozumiem, że w takim układzie z makroekonomicznej perspektywy mamy taki wybór. Pieniądz powstaje w drodze kredytu i możemy próbować znaleźć odpowiednią równowagę między tym, kto ten kredytowy pieniądz tworzy. Czy będzie to sektor prywatny, banki komercyjne, czy w większym stopniu będzie to sektor publiczny,
i bank centralny, a w praktyce rząd wydający pieniądze pożyczone od banku centralnego, czyli de facto wykreowane wtedy przez bank centralny. Ja rozumiem, że zwolennicy MMT twierdzą, że lepiej byłoby tę równowagę przesunąć od banków komercyjnych, jak to jest teraz, ku sektorowi publicznemu. Tak i nie, bo to jest kwestia tego, jak się definiuje cele, tak? No bo to nie jest kwestia, nie jest najważniejszą kwestią, kto dokładnie odpowiada za jaki procent kreacji pieniądza w gospodarce, tylko jaki jest cel państwa, tak, w tym momencie. Jakie cele są stawiane przed budżetem, przed wydatkami państwami, przed polityką budżetową, tak? No i tutaj od tego, jak się zdefiniuje te cele, zależy właśnie później, jaki jest udział wydatków państwa, jaka jest struktura wydatków państwa i tak dalej, i tak dalej. Tylko że to tutaj jest istotna kwestia, którą należy podkreślić, że ta decyzja już nie jest decyzją ekonomiczną, jest decyzją polityczną. Można powiedzieć, że to jest też ten element, który podkreśla MMT, że, no, że trzeba oddzielić albo trzeba sobie zdawać sprawę, gdzie jest ekonomia, gdzie jest polityka i jakie są tutaj relacje, tak? Bo mi się wydaje, że to, co właśnie też było no takie niewłaściwie prezentowane dotychczas, również w podręcznikach, że prawa ekonomiczne to są troszeczkę takie prawa fizyki i w związku z tym no to trzeba się dostosować do tej ekonomii, tak? I to coś, co też ekonomia, że MMT pokazuje, to fakt, że to nie jest w ten sposób funkcjonuje, że ekonomia jest nauką społeczną. I pewne decyzje polityczne dotyczące właśnie kwestii oddzielności banku centralnego na przykład, żeby tak do konkretów przejść, to są decyzje stricte polityczne, czy to jest jedno, czy to jest osobno, czy mamy limity budżetowe, czy nie mamy limitów budżetowych i można powiedzieć, że to już jest troszeczkę poza ekonomią, tak? Ekonomia może powiedzieć, jak co się stanie, tak? Jeżeli zrobimy tak, czy zrobimy tak, czy rzeczywiście różnica jest ekonomicznie istotna, czy nie jest istotna, natomiast to ile na przykład ma być państwa w gospodarce w związku z tym właśnie w tej kreacji pieniądza, no to już są decyzje polityczne i to już są decyzje no, poza ekonomią, tak? Ekonomia może powiedzieć, w którym kierunku to może się zmienić, tak? No i MMT mówi, że jeżeli społeczeństwo w ramach decyzji politycznych zdecyduje, że celem państwa jest pełne zatrudnienie przy stabilnych cenach na przykład, no to w tym momencie musi wkroczyć państwo, bo państwo jedynie jest w stanie tego dokonać. Natomiast jeżeli w wyniku politycznych decyzji społeczeństwo podejmie inne decyzje, no to są odpowiednie tutaj konsekwencje, które MMT wyjaśnia, co się wtedy stanie i tak dalej, i tak dalej. Więc to troszeczkę jest źle postawione pytanie, mi się wydaje, tak jak pan redaktor postawił. Rozumiem, że powinniśmy zacząć od pytania o cele polityki makroekonomicznej, ale zanim to zrobimy, ja bym chciał zadać jeszcze jedno pytanie, takie nieco bardziej teoretyczne. Interesuje mnie to, czy MMT, tak jak pan Iwo tu przedstawił, to jest raczej, czy to jest opis rzeczywistości, znaczy, czy to, bo kiedy się czyta teksty autorów MMT, to może odnieść takie wrażenie, że oni tłumaczą, jak działa sektor finansowy i że to ma jakieś implikacje, ale z drugiej strony pan teraz się wypowiada tak, jakby to były raczej rekomendacje, jakby trzeba było dokonać pewnego kroku, pewnych zmian, pewnych wyborów i dopiero wtedy można by stosować rekomendacje MMT. Czyli krótko mówiąc, moje pytanie brzmi, czy to jest opis mechanizmów, które rządzą gospodarką, czy to jest zbiór rekomendacji, jakiś model idealny, do którego należy dążyć? Panie Arkadiuszu, może pan zacznie. Dobrze, właśnie no, to nie jest prawdziwy opis rzeczywistości gospodarczej i tutaj nawiązując do tego, co wcześniej mówiliśmy, tak, jakby o systemie bankowym, tak, współcześnie ponad 90% podaży pieniądza jest kreowana przez system bankowy, więc to już pokazuje, że ta fundamentalna teza EMT, czyli że państwo, które kontroluje emisję swojej waluty, nie może zbankrutować, ponieważ zawsze może wyemitować pieniądze, którymi spłaci wierzycieli. Już tutaj mamy pewien problem, bo widzimy, że we współczesnym systemie monetarnym za większość podaży pieniądza odpowiada wcale nie tak naprawdę państwo, tylko system bankowy i prywatne banki komercyjne, tak? Więc to jest pewien
pewien opis tego, co mogłoby funkcjonować przy trochę innym systemie instytucjonalnym. Natomiast zwolennicy EMT nie wyjaśniają, jakby dlaczego obecnie mamy taki, a nie inny system instytucjonalny, a mamy go z bardzo prostego powodu, bo działania, które proponują zwolennicy EMT, mają wysokie koszty i tym kosztem jest oczywiście inflacja głównie i z tego powodu mamy taki, a nie inny system instytucjonalny, w którym to mamy banki komercyjne nadzorowane przez bank centralny, który jest w jakimś tam stopniu niezależny od rządu i dlatego też na przykład niektóre państwa zrzekają się swojej suwerenności monetarnej tak ściśle podkreślanej przez zwolenników EMT, właśnie dlatego, że inflacja pociąga za sobą różne koszty, tak? Nie zawsze widoczne, ale one są na tyle wysokie, że państwa bardzo często rezygnują z tego przywileju, powiedzmy, suwerenności monetarnej, tak? Więc według mnie to nie jest opis tego, jak funkcjonuje gospodarka, tak? Zwykły przykład tutaj zwolennicy EMT, tak? Tak jak przed chwilą powiedziałem, twierdzą, że emitenci suwerennej waluty nie mogą zbankrutować. Jednak wiedzieliśmy w historii, są przykłady, które jasno falsyfikują tę tezę, państwa, które emitowały własną walutę, a mimo to ogłaszały niewypłacalność. Tak? Takim przykładem jest, pewnie najlepszym jest chociażby Rosja w latach 90. No i tu właśnie przechodzimy do tego, co mój przedmówca mówił, czyli do tej polityki, tak? Bo właśnie jak to komentują zwolennicy, tę niewypłacalność Rosji, zwolennicy EMT? No właśnie uciekają do pewnych semantycznych gierek, czyli twierdzą, że Rosja miała zdolność do spłaty zadłużenia, ale nie gotowość. To była decyzja polityczna, tak? No, ale w ten sposób możemy wytłumaczyć sobie wszystko, tak? Jakby moim tutaj punktem jest to, że no są pewne, jednak tu się nie zgodzę z przedmówcą, są pewne uniwersalne prawa ekonomiczne i oczywiście polityka jest ważna, ale no nie można tutaj jakby zadekretować nagle braku rzadkości dóbr czy tego, że nagle, że prawa ekonomiczne mają przestać obowiązywać. Zaraz wróciłem. Panie Iwo, powiedział pan Arkadiusz teraz powiedział, że tak naprawdę to, czy na przykład państwo upada, czy nie upada, czy nie bankrutuje, to jest w świetle tego, co mówią zwolennicy MMT, decyzja polityczna. I pan też rzeczywiście powiedział, że tak naprawdę ostatecznie sprowadza się do wyboru, czego my od tego państwa chcemy. Czy ja rozumiem, że z pańskiej perspektywy to, że mamy taki układ instytucjonalny wynika z tego, że tak po prostu dawniej może nie wybrano demokratycznie, ale taki system się ukształtował i po prostu uznajemy, że to jest nasz wybrany model, ale ten model można zmienić. I dlaczego? No dokładnie. Dlaczego należałoby go zmienić? No dokładnie, dokładnie. To jest właśnie dwa takie aspekty, które to doskonale pokazują, czyli fakt, że właśnie ta nazwa sama, tak, że no współczesna czy tam nowoczesna, to ten element wskazuje na to, że to nie jest, że to jest część nauki, ekonomia jest nauką społeczną, w związku z tym nie ma tam uniwersalnych praw, tylko są to prawa związane z aktualną sytuacją społeczno-ekonomiczną, w tym instytucjonalną, no i w związku z tym żyjemy teraz w takim, a nie innym świecie z rozwiniętymi systemami finansowymi, z rozwiniętym sektorem bankowym i w związku z tym potrzebna jest teoria, która omawia szczegółowo, wyjaśnia funkcjonowanie takiego systemu finansowego i gospodarczego, w jakim aktualnie żyjemy, tak? W innych uwarunkowaniach różnego powodu historycznych, czasowych, geograficznych to mogłoby różnie wyglądać. Jednym z takich przykładów jest właśnie ta dyskusja na temat niezależności lub też zależności banku centralnego od polityki budżetowej, tak? Czy no MMT się niejako upiera przy tym, żeby traktować to jako jeden sektor, tak? Że to jest sektor budżetowy, państwowy bank centralny, włączony niejako do sektora budżetowego.
No i tutaj chyba można powiedzieć, że no, MMT to jest część szerszego nurtu postkańsowskiego i to można powiedzieć, że jednym z takich ważnych punktów różnic między tymi dwoma szkołami, dwoma nurtami, gdzie po prostu no, ekonomicznie można powiedzieć, instytucjonalnie, znaczy ekonomicznie, tak? Instytucjonalnie to są oddzielne podmioty, natomiast MMT udowadnia, że ekonomicznie tej niezależności w praktyce nie ma, co zresztą pokazują działania na przykład Europejskiego Banku Centralnego i narzekania kolejnych prezesów na to, że oni robią ze swojej strony co mogą, ale nie mogą więcej, bo tutaj polityka fiskalna w Unii Europejskiej jest jaka jest i w związku z tym nie ma możliwości no, pełnego funkcjonowania, pełnej efektywności polityki monetarnej. Tak? No i tutaj kwestie właśnie dotyczące tego, co tutaj właśnie mój przedmówca wspomniał, tej kreacji pieniądza. No tak, tylko że właśnie bank centralny musi się dostosować do tego, ile pieniędzy wykreuje Ministerstwo Finansów na potrzeby wydatkowe budżetu, tak? I po to, żeby utrzymywać stopy procentowe takie, jakie chce, no to musi się dostosować do tego, co robi minister finansów. Więc nawet no, tutaj MMT pokazuje, że ta niezależność banku centralnego, która jest tak podkreślana właśnie, realnie, ekonomicznie jest znacznie mniejsza, tak? Prawnie, politycznie inaczej to wygląda. Także to jest też właśnie kwestia i też podkreśla te aspekty polityczne. To, że bank centralny jest niezależny, no to też była decyzja polityczna, tak? To wszystko są właśnie decyzje polityczne. No i tutaj właśnie to powtarzam po raz kolejny, bo to jest też element całego nurtu postkańsowskiego, do którego wchodzi MMT, właśnie pokazanie, że to nie są prawa uniwersalne, tak? Tylko że właśnie dostosowane są do aktualnych warunków. Z tymi konsekwencjami, na przykład, że państwo, no to jest też takie uproszczenie, tak? że nie może zbankrutować, a z jednej strony jest Rosja, która zbankrutowała. No to jest różne pytanie. Może zbankrutować, żeby być precyzyjnym, jak chce zbankrutować, jak nie chce zbankrutować, to nie musi, tak? Natomiast MMT, jak każda teoria, wyjaśnia, jakie będą konsekwencje jakichś konkretnych decyzji politycznych. I to robi każda teoria, w związku z tym no, pod tym względem lepsza jest taka teoria, która bardziej skutecznie objaśnia konsekwencje pewnych działań. No i to moim zdaniem jest przewaga MMT, przez to, że jest ona dostosowana do aktualnych warunków społeczno-polityczno-ekonomicznych. Ona lepiej jest w stanie wyjaśnić, co się stanie, jeżeli nastąpią takie, nie inne wydarzenia, tak? Co się stanie, jeżeli państwo na przykład, jak mamy teraz pandemię, nie będzie wspierało nowym długiem przedsiębiorstw, czy gospodarki, tak? Co się stanie, jeżeli gospodarstwa domowe się będą zadłużały, tak jak to miało w miejsce w 2008 roku? Więc to jest, z tego punktu widzenia, ja argumentuję, że to jest praktyczna teoria, tak? Panie Iwo, zaraz do tych praktycznych implikacji cały czas jeszcze przechodzimy powoli. Panie Arkadiuszu, chciałbym zapytać Pana o jedną rzecz. Czy Pan uważa, że to, że wydarzenia z ostatnich lat, nawet nie teraz w czasie pandemii, ale też wcześniej, kiedy się upowszechniła polityka ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, skupowania przez banki centralne na dużą skalę obligacji skarbowych i chociaż formalnie te banki to robią z własnej decyzji dla celów monetarnych, to znaczy tłumaczą, że w ten sposób obniżają rentowność obligacji, czyli rynkowe stopy procentowe, to de facto finansują politykę fiskalną. Teraz pytanie, jak dotąd to nie doprowadziło do żadnych presji inflacyjnych? Moje pytanie brzmi, czy pańskim zdaniem te wydarzenia z ostatnich lat, upowszechnienie ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, coś zmienia w tym, jak pan rozumie właśnie kwestię niezależności banków centralnych i rolę tej niezależności? No tak, to jest dobre pytanie. Rzeczywiście można argumentować, że tutaj w ostatnich latach ta różnica, powiedzmy, między polityką monetarną a fiskalną, ona na skutek tego luzowania ilościowego, ona się troszeczkę nam zaciera tutaj, ale no, wciąż, no, tutaj też bym się nie zgodził, że nie ma presji inflacyjnej, bo to, że nie widzimy tutaj jakichś gwałtownych wzrostów wskaźnika CPI, to nie znaczy, że nie ma presji inflacyjnej i że nie ma różnego rodzaju skutków inflacyjnych. To jest tylko jeden ze wskaźników inflacji. Mamy też ceny aktywów, które nie są uwzględniane w CPI, a ceny aktywów rosną, ceny nieruchomości rosną, więc
Tutaj bym uważał z takim twierdzeniem, że inflacji nie ma. Inflacja nie ujawnia się na pewno we wskaźniku CPI obecnie, choć to też nie zawsze tak musi być, ale niemniej i te skutki wzrostu podaży pieniądza, one wciąż zachodzą, tak? No chociażby tutaj właśnie wzrost cen aktywów, czy redystrybucja dochodu, na którą tak coraz częściej się zwraca uwagę. Jest coraz więcej badań, że właśnie luzowanie ilościowe i z różnego rodzaju polityki banków centralnych powiększają taką nierówność dochodowo-majątkową. Więc tutaj bym z takim twierdzeniem uważał. Więc z tą niezależnością, no tutaj bym się zgodził z panem, że rzeczywiście no, de facto z różnego rodzaju działania banku centralnego one mogą w mniejszym stopniu rzeczywiście mieć na celu stymulowanie tak zwane szerszej gospodarki, a w większym stopniu po prostu zapewnianie dogodnych warunków tutaj niskich stóp procentowych rządom. Natomiast wciąż to jest jednak pewien element decyzji pozostający w gestii tutaj NBP, czy Fedu, czy innych banków centralnych, więc pewna niezależność jest i tutaj wydaje mi się, że właśnie zwolennicy EMT, oni twierdzą, że no owszem, istnieją pewne ograniczenia emisji pieniądza, tak, ale to są tak naprawdę same ograniczenia. No. Moją odpowiedzią jest, że no cóż, jakby większość instytucji ma charakter samoograniczeń, jakby dlatego je stosujemy, więc jakby zwolennicy EMT muszą się zdecydować, albo opisują rzeczywisty świat, tak, albo świat, który mógłby potencjalnie zaistnieć, ale w zupełnie odmiennym otoczeniu instytucjonalnym. Ale czy nie jest tak, że to obecne zachowanie banków centralnych, one jest poniekąd świadectwem, że same banki centralne uznają, że jedynym podmiotem, który ma realny wpływ na cykl koniunkturalny, może rzeczywiście stabilizować cykl koniunkturalny, jest polityka fiskalna. Ja rozumiem, że pan Iwo właśnie uważa, że tak jest, należy przesunąć ten ciężar zarządzania cyklem i rozwiązywania pewnych problemów, tak jak pan powiedział, przedbania o pewne zatrudnienie, z banków centralnych na rządy i na politykę fiskalną. To może pytanie, czy pan, panie Iwo, uważa, że polityka fiskalna, że to w polityce fiskalnej powinien spoczywać ciężar stabilizowania cyklu koniunkturalnego? I jak taka optymalna polityka fiskalna powinna wyglądać? Jaki powinien być jej cel? No to muszę powiedzieć, że ja tu się zgadzam z panią Lagarde i z prezesem Draghim, tak? Czyli szefami, obecną szefową i byłym szefem Europejskiego Banku Centralnego, którzy wielokrotnie podkreślali właśnie, że oni, jeśli chodzi o politykę monetarną, to zrobili, co można zrobić. Natomiast teraz piłka jest po stronie polityki fiskalnej, tak? I to jest po prostu kwestia no już dyskutowana, mi się wydawało, że ustalona już przez Keynesa, tak? Że polityka monetarna może być skuteczna w ograniczaniu wzrostu gospodarczego, tak? Poprzez podwyższanie stóp procentowych, natomiast nie może, jak to się mówi, można przyprowadzić konia do wodopoju, ale nie może zmusić go do picia, tak? W związku z tym głównym problemem jest niedostateczny popyt, no a polityka monetarna na pobudzenie popytu no nie jest efektywnym narzędziem, tak? Może dostępniać tanie kredyt, ale nie jest w stanie tego popytu zwiększać. Jedynym aktorem, który jest w stanie właśnie ten popyt stabilizować, zwiększać, jest państwo, tak? I to nie tylko poprzez bezpośrednio, nie tylko w wyniku swoich możliwości wydatkowych, ale przez również mnożniki wydatków budżetowych, czyli fakt, że każda złotówka wydana w gospodarce jest dochodem kogoś, który potem znowu dzięki temu może te pieniądze wydawać i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten efekt każdej złotówki wydanej z budżetu jest większy niż 100%. Oprócz tego ważnym takim elementem, który może tak teraz nie jest widoczny, jest fakt, że w ten sposób, stosując choćby właśnie jeszcze dodatkowo te automatyczne stabilizatory koniunktury, które są cechą charakterystyczną wydatków budżetowych, zapewniamy też pewną stabilność. Tak? Stabilność, to też jest istotne, oznacza pewniejszą przyszłość, a kwestie właśnie niepewności przyszłości też są ważnym czynnikiem, który no, wpływa na zwiększenie się
faz cyklu koniunkturalnego. Tak? Czyli to nie tylko chodzi o to stabilizacyjne, ale też fakt, że jeżeli wiadomo, że państwo interweniuje w celu zmniejszania amplitudy cykli koniunkturalnych, to ludzie też mniej mogą oszczędzać, mogą więcej wydawać, pewność, przyszłość jest pewniejsza, więc to są jeszcze takie dodatkowe tutaj elementy. No i to są te aspekty, które może realizować tylko i wyłącznie polityka fiskalna i polityka monetarna jest tutaj tylko dodatkiem, tak? I to jest coś, co zostało odwrócone od czasów Friedmana, gdzie była stworzona jeszcze cała kwestia właśnie naturalnej stopy bezrobocia i możliwości krzywej Phillipsa. I te narzędzia miały na celu pokazanie, że najważniejsza jest polityka monetarna. I to, co się teraz dzieje, pokazuje, że to był błędny pogląd. Także tamte teorie, ta teoria monetarna, teoria właśnie pieniądza, ilościowa teoria pieniądza, czy też teoria Loanable Funds Theory, co błędne po prostu, tak? I MMT ma tą zaletę, że przywraca właściwe właśnie tutaj relacje. Pytanie, że wszyscy są się w stanie co do tego zgodzić, że w obecnej sytuacji w takim warunkach ewidentnego niedoboru popytu polityka fiskalna rzeczywiście jest the only game in town, jak to się mówi. I pan Arkadiusz też to poniekąd stwierdził. Ale ja rozumiem, że pańskie obawy, panie Arkadiuszu, budzi raczej to, jak wyglądałaby polityka makroekonomiczna prowadzona zgodnie z rekomendacjami MMT w warunkach lepszej koniunktury, nie w tak nadzwyczajnych czasach, tylko w warunkach dobrej koniunktury. No to znaczy nie jestem pewien, czy stwierdziłem gdzieś, że tutaj polityka fiskalna jest jakby tam the only game in a town. Natomiast rzeczywiście to, czego mi brakuje tutaj w różnych pracach poświęconych MMT, to tego, że zwolennicy tego podejścia jakby nie do końca, w niewystarczającym stopniu może podkreślają różnego rodzaju ryzyka czy koszty związane tutaj z przypisywaniem polityki fiskalnej większej roli, tak? A jakby to nie jest tak, że to odejście od polityki fiskalnej ku polityce monetarnej nastąpiło tak po prostu, bo tak sobie zażyczył Friedman. To nastąpiło z pewnych ważnych powodów, mianowicie z tego, że z polityką fiskalną wiążą się poważne problemy, takie jak chociażby to, że politycy są krótkowzroczni i ich działania bardzo często prowadzą do procykliczności, czyli do mniejszej stabilności makroekonomicznej, a nie do większej. Tak? I tutaj, więc to odejście od tego miało poważne przesłanki teoretyczne, tak? Jakby zgodnie z teorią wyboru publicznego, tutaj lepiej odebrać pewną władzę politykom i przekazać ją niezależnemu bankowi centralnemu, tak? I wszystkie badania pokazują, że jest dodatni związek między niezależnością banku centralnego, przepraszam, zależność jest ujemna, tak? I im większa niezależność banku centralnego, tym stopa inflacji jest niższa, tak? I tutaj mój przedmówca jakby wspomniał Keynesa, ale znowu, to co Keynes mówił, to jest, aby zwiększać wydatki państwa w czasie złej koniunktury, ale aby deficyty jednak zmniejszać i nawet osiągać nadwyżki w czasach dobrej koniunktury. Obecnie co zrobią rządy? Utrzymują deficyty cały czas, tak? Zarówno w czasie dobrej koniunktury, jak i w czasie złej koniunktury. Więc tutaj są problemy związane z polityką fiskalną. Pani Iwo, zgadza się, że MMT nie daje remediów na okresy dobrej koniunktury? To jest tak, bo to trzeba, podkreślam to po raz kolejny, bo to jest ważne, że MMT jest częścią nurtu post-keynesowskiego, który się bardzo różni, jeśli chodzi o kwestie, no, podstawowe założenia dotyczące gospodarki. Tak? Właśnie to, co już pan Arkadiusz wspomniał dużo wcześniej, kwestie rzadkości. No jeżeli zgadzamy się co do tego, że pieniądz jest endogeniczny i kreowany przez banki na życzenie klientów, wiarygodnych klientów, no to w tym momencie nie można mówić o czymś takim, że zabraknie pieniądze, że pieniądz jest dobrym rzadkim. Tak? Drugim aspektem jest to, że dopóki jesteśmy w sytuacji bezrobocia, no to też nie można powiedzieć, że
że praca jest dobrem rzadkim, tak? W związku z tym, jeżeli omawiamy aktualną sytuację w krajach, tak jak już wspominałem, o rozwiniętych systemach gospodarczych itd., itd., to te problemy są inne. Oczywiście to się zgadzam, że MMT się koncentruje właśnie na tym aspekcie, tym popytowym i w związku z tym jest szczególnie popularne i przydatne w sytuacjach kryzysu, ale właśnie między innymi MMT skupia się na tym kolejnym aspekcie, czyli kwestii zatrudnienia, tak? Jak tutaj sytuacja wyglądała w momencie pełnego zatrudnienia i w związku z tym jest ten element gwarancji zatrudnienia i to jest ważne, także dopóki nie mówimy o tym, że no jedynym czynnikiem, który może stanowić ograniczenie, jest właśnie pełne zatrudnienie i to jest właśnie kwestia, która się nie pojawiła, a sporo tutaj rozmawiamy o inflacji, że inflacja według MMT jest zjawiskiem niepieniężnym, nie związany z emisją pieniądza, bo pieniądz emitowany jest na potrzeby, tak, on demand, natomiast jest związana z możliwościami produkcyjnymi gospodarki. No i tutaj, jeżeli rzeczywiście dobijemy do pełnego zatrudnienia i dobijemy do sytuacji, w której zdolności produkcyjne, czy też związane z innowacjami, maszynami i tak dalej, wydajnością produkcji będą ograniczeniem, no to rzeczywiście pojawia się wtedy inflacja i to MMT podkreśla, tak? Bo to jest właśnie też, to zazwyczaj się mówi, że MMT mówi o drukowaniu pieniędzy. MMT nie mówi o drukowaniu pieniędzy, MMT mówi o tym, że drukowanie pieniędzy to nie ma znaczenia dla inflacji ma znaczenie realna bariera i na tym się powinniśmy skupić, jakie są te bariery, kiedy one wystąpią, co się z nimi wiąże i ewentualnie jak im przeciwdziałać. No i tutaj można powiedzieć takim podstawowym rozwiązaniem są automatyczne stabilizatory koniunktury, które działają właśnie w ten sposób, że przestają działać w momencie pełnego zatrudnienia i dobijania do tych możliwości produkcyjnych, czyli właśnie wtedy, kiedy inflacja może powstawać. No i w kwestiach właśnie gwarancji zatrudnienia. Wydaje mi się, że teza, że inflacja albo taka niepokojąca inflacja może powstać tylko w warunkach pełnego zatrudnienia jest delikatnie mówiąc kontrowersyjna. Czy doświadczenia chyba uczą, że jednak mieliśmy przypadki wysokiej inflacji w zupełnie niepełnym zatrudnieniu. A no to może dodam, tak, bo to warto uzupełnić, że są dwa źródła inflacji, tak? Jedna jest inflacja importowa, związana na przykład z nagłym wzrostem cen ropy naftowej, jak to miało miejsce właśnie w latach 70. I to jest zewnętrzna inflacja związana, no, która przychodzi i na to rzeczywiście nie ma wpływu. A druga inflacja to jest związana właśnie z sytuacją wewnętrzną, tak? Czyli związana właśnie z bezrobociem. To też oczywiście nie jest ten sposób, że nie ma inflacji, mamy pełne zatrudnienie i hop, inflacja się pojawia, tak? No to im mniejsze bezrobocie, im bardziej się zbliżamy do tego limitu, tym zagrożenie wzrostem inflacji rośnie. Natomiast jeżeli ta inflacja jest spowodowana wzrostem płac, czyli na przykład płace, tak jak u nas to miało miejsce, tak? Płace wzrastają średnio o 7%, a inflacja wzrasta o 2%, no to realne płace wzrastają o 5%, tak, mimo wzrostu inflacji. W tym momencie, jeżeli idziemy tą drogą, jeżeli jest takie źródło inflacji, no to jest pytanie, jaki poziom inflacji jest społecznie akceptowalny, tak? I to już jest też inna kwestia. MMT nie mówi o tym, że inflacja to jest samo zło, natomiast mówi też o tym, że pewien poziom inflacji może, zależy oczywiście, jakie są jego przyczyny, może być akceptowalny społecznie i może być akceptowalnym skutkiem pozytywnego zjawiska, jakim jest wzrost płac w gospodarce na przykład. Także troszeczkę to jest bardziej zniuansowane podejście do inflacji, które często jest niestety właśnie ignorowane przez krytyków, którzy tak to zero-jedynkowo przedstawiają. A właśnie jak jeszcze w nowej książce Kelton jest zwrócona uwaga, tak, że każda ustawa, jak ona tam pokazuje przykład amerykański, każda ustawa powinna być oceniana z punktu widzenia wpływu na inflację. W związku z tym MMT się bardzo skupia na inflacji, tylko właśnie moim zdaniem znacznie lepiej identyfikuje przyczyny inflacji i że nie jest to kreacja pieniądza, jak to właśnie w podręcznikach jest jeszcze do tej pory określane i w związku z tym taka też opinia jest popularna. Tak, no tutaj ja się zgodzę, że rzeczywiście zwolennicy MMT dostrzegają, że to ryzyko inflacji, tak? Ale znowu, tutaj następuje pewna taka trochę sztuczka, bym powiedział, retoryczna, bo zwolennicy MMT mówią, no tak, ryzyko inflacji jest realne, ale
dopóki nie ma pełnego zatrudnienia, to właściwie nie ma czego się obawiać. No i tu pojawia się ten problem, że jakby jak, skąd wiemy, że jesteśmy, że osiągnęliśmy już pełne zatrudnienie, tak? Nie obserwujemy produktu potencjalnego, nie wiemy, czy go osiągnęliśmy, czy nie. Nie wiemy, jaka jest naturalna stopa bezrobocia, więc zwolennicy MT zawsze mogą twierdzić, że tego pełnego zatrudnienia nie ma i tego ryzyka inflacji wciąż nie ma i tak nawet tutaj przed pandemią wciąż twierdzono, że są pewne niewykorzystane zasoby w gospodarce amerykańskiej, tak zwany slack na rynku pracy, mimo że no, tutaj już było wiele lat po kryzysie finansowym, więc według mnie to jest zwrócenie uwagi na to ryzyko, natomiast zawsze można twierdzić, że tutaj tego pełnego zatrudnienia nie ma. A jaka może być konsekwencja? No taka jak w latach 70., czyli stagflacja, czyli jednak jednoczesne występowanie wysokiego bezrobocia i stopy inflacji. No i tu bym się nie zgodził, że to wynikało wyłącznie ze wzrostu ceny ropy naftowej, no bo wtedy byśmy nie mieli szerokiej inflacji, no bo tylko wzrost ceny ropy naftowej, natomiast no, tutaj w gospodarce amerykańskiej była wysoka inflacja, nawet dwucyfrowa była stopa inflacji miejscami. No i to też jak popatrzymy sobie na dane, oczywiście było powiązane, wynikało ze wzrostu podaży pieniądza też, tak? Więc tu bym też uważał z tymi twierdzeniami, że inflacja może wynikać z innych przyczyn, czy to ze wzrostu płac, czy z jakichś tam przyczyn kosztowych, czy importowych, tak? Jednak wydaje mi się, że to fundamentalne przesłanie ilościowej teorii pieniądza, czyli że wzrost podaży pieniądza prowadzi do wzrostu stopy inflacji, nie zostało jednak tutaj obalone przez EMT, czy przez kogokolwiek innego, tak? I tutaj dokładna analiza wszelkich przypadków tak naprawdę wysokiej inflacji, czy przypadków hiperinflacji, no jasno pokazuje, że czy to była Republika Weimarska, czy to była Wenezuela, czy Zimbabwe, no te hiperinflacje nie wystąpiły z powodu importu inflacji z zagranicy, tylko ze znacznego wzrostu podaży pieniądza, gdzie banki centralne finansowały deficyty budżetowe. Taka była w dużej mierze przyczyna tych epizodów hiperinflacyjnych. Więc to bym jakby uważał z tą inflacją i z tym pełnym zatrudnieniem. Proszę przerwać. Panie Iwo, pan powiedział, że inflacja nie jest jednoznacznie zła i że właściwie możemy iść na pewne kompromisy. Czy rozumiem, że możemy zdecydować, że chcemy mieć pełne zatrudnienie przy nieco wyższej inflacji, to też jest jakaś równowaga, która może być społecznie akceptowalna. I teraz moje pytanie jest takie, to jaka w takim układzie pańskim zdaniem jest optymalna inflacja i przy jakiej inflacji politykę fiskalną jednak należałoby zacieśniać i ograniczać wydatki publiczne? A pytam o to też w kontekście tego, że ja dopiero niedawno się dowiedziałem, że Warren Mosler, jeden z pionierów MMT, w tych pierwszych pracach w latach 90. pisał, że według niego polityka makroekonomiczna prowadząca zgodnie z MMT zapewniałaby zerowe bezrobocie, zerową inflację, a tylko deficyt byłby tą zmienną, że tak powiem, pływającą, free floating. Więc pytanie, jaka pańskim zdaniem jest ta optymalna inflacja i gdzie ta bariera inflacyjna dla ekspansji fiskalnej leży? No, to jest takie pytanie strasznie trudne, ponieważ no, doświadczenia historyczne pokazują, że no, w kraje, które miały powiedzmy umiarkowaną inflację w znaczeniu tam powiedzmy do 10%, rozwijały się szybciej niż kraje, które podstawowym celem było duszenie inflacji. Tak? W związku z tym, natomiast jaki to miało być konkretnie procent, no to ciężko powiedzieć, no bo tak jak wspominałem, no, źródła inflacji są różne i to w tym momencie ma znaczenie, tak, jaka inflacja jest, jaki jest relacja między realnymi, wzrostem realnych płac a inflacją, to też ma znaczenie. No i jak to wszystko jest właśnie akceptowane
w społeczeństwie. Także nie ma takiej... Ja nie mam odpowiedzi, nigdy nie myślałem na tym, jaka to jest konkretna wartość, bo to po prostu moim zdaniem nie ma większego sensu, żeby sobie wymyślić jakąś konkretną wartość i ją tutaj po prostu rozwijać, bo to nie o to chodzi. Natomiast co do możliwości zerowej inflacji, to jest pytanie, też kwestia właśnie dostosowań, tak? No bo to, o której właśnie pan Arkadiusz wspomniał, te sytuacje hiperinflacji, no to mają między innymi związek z gwałtownością pewnych procesów, tak? No bo można powiedzieć, że dostosowania są możliwe, można inwestować w nowe maszyny i urządzenia, tak? Można zwiększać możliwości produkcyjne, nie można robić tego zbyt szybko, zbyt nagle. No i to te kwestie też tutaj mają znaczenie. W związku z tym sama wskaźnik inflacji tutaj na ten temat nic nie mówi, jaki ona ma mieć poziom, tak? Więc ja nie mam tutaj opinii, tak? Jaki to miałby być konkretny poziom inflacji. Jeżeli powiedzmy inflacja byłaby wywoływana właśnie wzrostem płac, zwłaszcza płac najniższych, no to ja jestem w stanie zaakceptować wyższy poziom inflacji. Jeżeli inflacja jest spowodowana właśnie faktem, że osiągnięto stan pełnego zatrudnienia i każdy dodatkowy wydatek państwa powoduje tylko i wyłącznie wzrost cen, no to w tym momencie jestem zwolennikiem zerowej inflacji, tak? I tak dalej, w zależności od konkretnej sytuacji. No i właśnie tutaj, no to akurat określenie, czy mamy do czynienia z pełnym zatrudnieniem, czy nie mamy sytuacji do czynienia z pełnym zatrudnieniem i możliwościami produkcyjnymi, to jest dosyć proste do określenia, tak? Mamy coś takiego jak stopę bezrobocia, lepszy wskaźnik stopy zatrudnienia. Można go porównywać do krajów, gdzie te wskaźniki są najwyższe i stwierdzić, że na przykład jeżeli osiągniemy wskaźnik, poziom zatrudnienia, tak jak w Szwecji, no to jesteśmy już prawie na poziomie pełnego zatrudnienia albo już mamy ten poziom pełnego zatrudnienia. Jeśli chodzi o politykę, o sensowność ilościowej teorii pieniądza, no to mi się wydaje, że byłem pewien, że fakt luzowania ilościowego i to, co robią naczelne banki centralne, czyli Fed, Europejski Bank Centralny, Bank Japonii czy Bank Anglii, pompując ogromne środki w sektor bankowy, no pokazuje, że teoria ilościowa teoria jest po prostu no, kompletnie nie reprezentuje tego, jak gospodarka funkcjonuje, tak? Więc to się troszeczkę tak w tym momencie zdziwiłem. W związku z tym, ale wracając do odpowiedzi, moim zdaniem nie ma sensu podawanie konkretnej wartości stopy procentowej, stopy inflacji, która jest optymalna. Ja za chwilę to pytanie odwrócę. Jeśli chodzi o te ilościowe łagodzenie polityki pieniężnej, to problem polega na tym, że programy skupu obligacji, one nie zawsze prowadzą do wzrostu podaży pieniądza, więc one się w ogóle nie nadają do oceny tego, czy ilościowa polityka, ilościowa teoria pieniądza działa, czy nie działa, ponieważ one nie zawsze skutkują wzrostem podaży pieniądza. Ale to zostawmy na marginesie, bo o tym byśmy mogli. Jak pieniądze definiujemy, zależy. Dokładnie. No nie, zwiększa się baza monetarna wtedy, ale ta podaż pieniądza taka szersza, ona się nie zmienia tak znacznie. Więc tutaj jakby to nie dowodzi tego, że ilościowa teoria pieniądza przestała działać nagle. O tym byśmy mogli zrobić prawdopodobnie jeszcze jeden program i pewnie jeszcze dłuższy niż obecny, ale ja w takim razie odwrócę to pytanie o optymalną inflację albo postawię nieco inaczej. Czy panu zdaniem w sytuacji, kiedy inflacja, jaka by ona nie była, zaczynałaby się wymykać spod kontroli albo uznalibyśmy, że jest zbyt wysoka, czy polityka makroekonomiczna prowadzona zgodnie z zaleceniami MMT byłaby w stanie na to zareagować? Znaczy, czy rząd, wiedząc o tym, że nie musi ściągać podatków, aby sfinansować swoje wydatki, wiedząc o tym, że nie musi emitować obligacji, żeby finansować swoje wydatki, byłby w stanie zachować się tak, żeby tą inflację utrzymać w ryzach? Ja może tylko odniosę się do tego, co mój przedmówca tu wcześniej mówił, jakby inflacja, no niektórzy nawet porównują inflację do podatku, czy mówią o podatku inflacyjnym, tak? Więc tylko, że w przeciwieństwie do podatków uchwalanych przez parlament, no to już kompletnie nie ma żadnej takiej społecznej reprezentacji, więc
wydaje mi się, że im niższa stopa inflacji, tym jednak lepiej, bo tu też są koszty, no, spada siła nabywcza pieniądza, jest redystrybucja dochodu, są problemy związane z alokacją kapitału, jest niepewność, gorzej działa mechanizm cenowy, więc to są poważne koszty związane z inflacją, i każdy no, podręcznik ekonomii o tym mówi. Tutaj czy jak zmniejszać inflację? Właśnie znowu, tutaj jest mój kolejny problem związany z MMT. Bo oni czasem twierdzą, zwolennicy tego podejścia, że no dobrze, inflacja jest pewnym problemem, ale jeżeli ona się w końcu pojawi, gdy już osiągniemy pełne zatrudnienie, no to wtedy po prostu zwiększymy podatki i w ten sposób ściągniemy nadmiarowy pieniądz rynku i jakby problem inflacji się rozwiąże. No i tu znowu, jakby ja nie jestem przekonany, dlaczego polityką fiskalną miano by, byśmy mieli rozwiązywać problem inflacji, dlaczego wzrost podatków, czyli transfer pieniędzy z sektora prywatnego do rządu miałby zmniejszać podaż pieniądza i miałby rozwiązywać problem inflacji. Wreszcie, dlaczego politycy, którzy raczej patrzą krótkoterminowo i mają różnego rodzaju motywacje, by zwiększać wydatki, i mieliby większą motywację niż bank centralny do tego, by kontrolować inflację poprzez wzrost niepopularnych w społeczeństwie podatków. No, to mi się wydaje opis zupełnie nierealistyczny i błędny. Proszę bardzo, panie. To ja się zgodzę, że jest to słaby punkt, tak? Jeśli chodzi o MMT, tam ich nadmierny optymizm, jeśli chodzi właśnie o wprowadzenie podatku, który by właśnie ściągnął nadmierny popyt, tak? No bo to jest właśnie kwestia tego, jeżeli uznamy zjawisko inflacji za natury realnej, czyli nadzbyt duży popyt w stosunku do możliwej do zaspokojenia przez podaż, no to podatki działają w ten sposób, że zabierają pieniądze, w związku z tym zmniejszają ten popyt. No i te pieniądze no, mogą być w sensie, oczywiście wirtualnym, to jest stawianie znaczków w komputerze i ich kasowanie znaczków w komputerze, ale generalnie dokładnie chodzi o to, żeby zabrać te pieniądze, żeby one zniknęły z gospodarki i w ten sposób zmniejszył się popyt, tak? No i można powiedzieć, że coś takiego przetestowano. Balcerowicz przetestował w postaci podatku tak zwanego popiwku, tak? Który był podatkiem od nadzwyczajnych wynagrodzeń, czy coś. Nazwa była troszeczkę inna, nie pamiętam dokładnie, ale o to chodziło, tak? Żeby właśnie obniżyć wynagrodzenia. W związku z tym da się to zrobić, funkcjonowało to, nawet w naszej historii Polski widać, że takie to narzędzie MMT-owskie było wykorzystane ze skutkiem. Natomiast oczywiście powstaje kwestia, no to były pewne specyficzne warunki. W normalnych warunkach, powiedzmy, jeżeli rzeczywiście tutaj w takich cykli koniunkturalnych dużych by nie było kryzysów i tak dalej, i zagrożenie, i ta inflacja no też by rosła tak stopniowo, nie tak, że nagle by wskoczyła do jakichś nie wiadomo jakich poziomów, no to rzeczywiście tutaj jest to kwestia taka, że to nie do końca w obecnym układzie instytucjonalnym by się mogło spisywać. No i tutaj są dwie odpowiedzi ze strony MMT na ten problem. Możliwe, że rzeczywiście nie do końca satysfakcjonujące. Jedna to jest właśnie fakt pilnowania przy ustawach, jaki one mogą mieć potencjalny wpływ na wzrost inflacji. Drugi to jest właśnie stworzenie systemu podatkowego opartego na stworzenie takiego systemu, który by funkcjonował jako automatyczne stabilizatory koniunktury, w związku z tym bez bezpośrednich dostosowań, jeśli chodzi o decyzje polityczne, po prostu ten mechanizm by tak działał, poprzez na przykład właśnie podatki progresywne albo podatek majątkowy lub też odpowiednią konstrukcję podatkową. Także, ale najważniejsze jest tutaj, że chodzi o to automatyzm, także automatyczne systemy, które by przeciwdziałały właśnie takim zjawiskom politycznym. Natomiast oczywiście zostaje pewien margines, może całkiem powiedzieć spory. No i tutaj powstaje pytanie, że z jednej strony rzeczywiście politycy są krótkowzroczni, ale jeżeli ludzi by doświadczała bardzo negatywnie inflacja, no to też jest to powód do tego, żeby zagłosować na innych polityków, tak? Jeżeli politycy proponują rozwiązania, które spowodują to, że nasze pieniądze tracą na wartości szybko, no to my zagłosujemy na innych polityków. W związku z tym też jest to jakby najbardziej decyzja polityczna, z którą
politycy się muszą liczyć, tak, że po prostu stracą władzę, jeżeli doprowadzą do zbyt wysokiego poziomu inflacji, nieakceptowalnego przez społeczeństwo, czyli wracamy troszeczkę do tego, od czego zaczęliśmy tutaj rozmowę. No oczywiście jest to jak najbardziej, tak jak wspomniałem, no, pole do daleko idącej dyskusji, na ile te mechanizmy by rzeczywiście zapobiegały nadmiernemu wzrostowi inflacji, no ale pytanie jest właśnie, co to jest ten nadmierny wzrost inflacji i tak dalej, i tak dalej. Parę rzeczy, o których już tutaj zdążyliśmy wspomnieć w międzyczasie. Jeszcze trzecie rozwiązanie, które zwolennicy MMT często tutaj wskazują jako takie remedium na potencjalnie nadmierną inflację, to jest stworzenie rad fiskalnych, czyli coś takiego, jak teraz są rady polityki pieniężnej w bankach centralnych, to mogłyby być rady fiskalne. Ja ten argument akceptuję, ale chciałbym jeszcze na koniec jeden wątek poruszyć, bo musimy już kończyć. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć od panów, na ile suwerennym monetarnie krajem jest Polska i na ile ta teoria przystaje do realiów polskich. To znaczy, czy Polska byłaby w stanie na przykład skupić wszystkie obligacje skarbowe, umorzyć je i odtąd finansować wszystkie wydatki publiczne tylko i wyłącznie przez bezpośrednie finansowanie rządu przez bank centralny. Co by się stało, gdybyśmy taką decyzję podjęli? Kto panowie? Pierwszy, to może pan Arkadiusz. Tak, no tutaj Polska pewnie według zwolenników EMT nie spełnia tego warunku, no bo ma dług no denominowany tutaj w walutach zagranicznych, tak? Więc całkowicie suwerenna monetarnie nie jest, tak? No ale tu się warto właśnie zastanowić, dlaczego ma taki dług denominowany w obcych walutach i dlaczego w ogóle pewne rządy mają długi denominowane w innych walutach. No, otóż właśnie dlatego, że jakby przyczyną jest obawa przed inflacją, tak, że no ponieważ Polska musi część długu spłacać, nie wiem, tam w dolarach czy w euro, no to nie może tutaj tego długu rozwiązać jakby czy spłacić przy pomocy inflacji, wciąż potrzebuje tych zagranicznych walut, tak, więc to mi się wydaje właśnie jakby no kolejnym problemem związanym z EMT, że zwolennicy tego podejścia mówią, czy no podkreślają tę rolę suwerenności monetarnej, natomiast nie zastanawiają się jakby dlaczego niektóre państwa świadomie z niej zrezygnują, czy nie korzystają z niej, tak? No tym ograniczeniem jest, różne rządy mają różną wiarygodność. O ile rząd amerykański ma dosyć sporą wiarygodność na rynkach, o tyle, no nie wiem, rząd w Wenezueli ma znacznie mniejszą, tak? Więc wydaje mi się, że takie pytanie jest też bardzo zasadne. Ale właśnie zwolennicy MMT twierdzą, że byśmy mogli tych obligacji w ogóle nie emitować, w sensie moglibyśmy nie być zadłużeni za granicą. Panie Iwo. No tak. Generalnie w Polsce to w ogóle jest taka sytuacja, że nadwyżki w banku centralnym walut obcych spokojnie wystarczą do tego, żeby spłacić cały dług zagraniczny. I on się zmniejszał i mi się wydaje, że ja uważam, MMT też stoi na tej pozycji, że to jest decyzja polityczna, tak? Ile długu zagranicznego należy mieć, a ile nie należy mieć. No i u nas jakieś się tak chyba utarł jakiś taki. Widać po tym, ile tego długu jest i jaki jest stabilny, że konsensus, że to mniej więcej tam 25% długu to jest, dobrze pamiętam, to jest w walucie obcej, no ale równie dobrze mogłoby go nie być, tak? Jest to po prostu z przyczyn no, bardziej chyba technicznych związane właśnie z tym, że on jest. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby w ogóle spłacić wszystkie obligacje i funkcjonować tylko na zasadzie wydatkowania, finansowania wydatków budżetowych z pieniędzmi, no to tutaj jest kwestia właśnie monetarna, w sensie polityki monetarnej, czyli możliwości utrzymania stóp procentowych na zadanym poziomie, tak? I tutaj właśnie obligacje skarbowe, bony skarbowe lub też bony pieniężne akurat w naszym przypadku stosowane przez Narodowy Bank Polski, no służą właśnie kontroli
ilości pieniądza w obiegu i w ten sposób ustalania docelowych stóp procentowych. W związku z tym jest możliwość zlikwidowania obligacji, ale w tym momencie no, byłoby ciężko bankowi centralnemu realizować jego cele, wykorzystując dotychczasowe narzędzie, czyli właśnie kontrolę stóp procentowych, którymi się zajmuje. Tak? W związku z tym no nie do końca, tak? Nie do końca miałoby sens likwidację obligacji, plus dodatkowo obligacje są dochodami oczywiście obywateli. W związku z tym jest pytanie też, jaki sposób zwiększać dochody obywateli z budżetu państwa poprzez właśnie wypłatę odsetek. Tak? No i tutaj jest oczywiście to, co też już się pojawiła w tej naszej dyskusji, kwestia nierówności. Tak? No, kto może utrzymywać obligacje, kto może czerpać zyski z obligacji, więc jeszcze ten aspekt tutaj do tego dochodzi. No ale w związku, no, krótko mówiąc, jesteśmy no, na tyle monetarnie suwerenni, że rzeczywiście to zależy. No jesteśmy monetarnie suwerenni, ponieważ emisja obligacji w obcych walutach zależy od naszej polityki, naszej krajowej, wewnętrznej. Mamy możliwość spłacenia w 100% tego zadłużenia zagranicznego w obcych walutach. W związku z tym jesteśmy tutaj niezależni monetarnie, natomiast struktura finansowania budżetu państwa wynika z celów innych niż możliwości wydatkowe, tak? Czyli właśnie kwestie dochodowe i kontrolowania stóp procentowych. O, chyba tak najlepiej. Panowie, musimy kończyć. To zostawię panom jeszcze czas na oświadczenia końcowe, na jakieś parę zdań tytułem podsumowania. Panie Arkadiuszu. No tutaj nie wiem za bardzo, jak mogłem podsumować. Wydaje mi się, że już chyba wszystko powiedziałem tutaj jakby na początku, tak, że EMT, to nawet napisałem taki tekst wcześniej, że to jest kiepska teoria na cudne czasy, że jej popularność pewnie wynika z tego, że z takiego przeświadczenia, że czy z tego uroku takiego, że tutaj byśmy mogli sobie, żebyśmy mogli przestać przejmować się ponurą ekonomią i ograniczeniami wynikającymi z jej praw, tak, że czyli byśmy nie musieli przejmować się ani deficytami rządowymi, ani inflacją, tak, czyli jeśli tylko rząd emituje swoją własną walutę, to nie podlega praktycznie żadnym ograniczeniom, no, i byśmy mogli wtedy sfinansować no właściwie wszystko i tutaj i gwarancje zatrudnienia, pełne zatrudnienie i misje astronautów na Marsa, tak? I, no, czyż ta wizja nie jest piękna, tak? Ta wizja jest taka bardzo pociągająca, no niestety ekonomia raz po raz pokazuje, że są ograniczenia i że rządzący nie mogą zrobić wszystkiego, na co chcą, bo są pewne uniwersalne, jednak bym argumentował, prawa ekonomiczne i których nie przeskoczymy, tak? Każde działanie pociąga za sobą pewien koszt i tutaj realizacja tych postulatów nowoczesnej teorii monetarnej też pociąga za sobą niestety poważne koszty gospodarcze. Dziękuję serdecznie. To był dr Arkadiusz Sieroń z Wydziału Prawa i Administracji Ekonomii, a teraz jeszcze dr Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ostatnie zdania. Dobrze, to ja może kontynuując, właśnie moim zdaniem zaleta MMT pokazuje, gdzie realnie te ograniczenia są i gdzie są te limity i na co należy zwracać uwagę, żeby właśnie dobrze zrozumieć funkcjonowanie współczesnej gospodarki. I na koniec chciałbym zareklamować troszeczkę książkę, którą kończę. Mam nadzieję, że w styczniu uda mi się ją oddać do wydawnictwa, której tytuł jest Nowoczesna teoria monetarna w warunkach Polski, gdzie właśnie będę się staram się wyjaśnić, na czym polega nowoczesna teoria monetarna i w jakim stopniu przystaje do naszych tutaj krajowych realiów. Także skorzystam z okazji, jeśli można, tak się troszeczkę na przyszłość zareklamować. Dziękuję. Widzicie, ja z góry polecam, nawet jeśli ktoś miałby zostać zdeklarowanym krytykiem MMT, to zawsze warto wiedzieć, co się krytykuje i rozumieć, o czym rozmawiamy. Dziękuję serdecznie, panowie. Kłania się państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.